Szanowni Państwo, Sejm na ostatnim posiedzeniu dokonał bardzo ważnej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja dotyczy istotnej części ruchu drogowego, a mianowicie ruchu rowerowego. Rowerzyści należą do tej części uczestników ruchu tak zwanych niechronionych obok pieszych, czyli najbardziej narażonych na skutki kontaktów z innymi pojazdami. Przypomnę, że w 2009 roku rowerzyści uczestniczyli w ponad 4,5 tysiącach wypadkach drogowych, w których zginęło 390 osób, 4300 osób było rannych, przy czym wśród ofiar 370 osób to sami rowerzyści. W zaproponowanych rozwiązaniach prawnych Sejm doprecyzował definicję roweru, doprecyzował definicję drogi rowerowej, a także wprowadził nowe regulacje. I to jest bardzo ważne. Otóż wprowadził do słowniczka pojęć definicję pasa ruchu drogowego, wprowadził pojęcie śluzy rowerowej, a także wózka rowerowego. Ponadto wprowadził dwie bardzo ważne zasady. Otóż przede wszystkim wprowadził zasadę, że wszyscy użytkownicy dróg, wszyscy uczestnicy ruchu drogowego są zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa przejazdu rowerzystom przy przejeżdżaniu przez drogę rowerową. Druga ważna zasada to ta, która umożliwia wyprzedzanie przez rowerzystę pojazdu wolno jadącego po prawej stronie. Od razu wyjaśniam, że to dotyczy tych przypadków przy dojazdach do skrzyżowania, bo przecież zrozumiałe, że to w czasie jazdy wyprzedzanie przez rowerzystę innych pojazdów po prostu jest niemożliwe. To są kluczowe kwestie, które tą ustawą Sejm wprowadził do ustawy Prawo o ruchu drogowym. Konkludując, ta nowelizacja ma na celu z jednej strony propagowanie ruchu rowerowego, ale przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa rowerzystów. Szanowni Państwo, ja mam nadzieję, że polscy rowerzyści dołączą do Europy. Zmierzam do tego, żeby przepisy ruchu drogowego stwarzały jak najlepsze warunki bezpieczeństwa dla polskich rowerzystów. Wszystkie przepisy, które są zapisane w projekcie ustawy, są zgodne ze standardami europejskimi. Nie ma tam żadnych nowości. Zmierzam do tego, aby polski rowerzysta czuł się również bezpiecznie w Polsce, nie tylko w Europie. Dziś wiele wypadków z udziałem rowerzystów, jest to 4-krotnie więcej niż w krajach europejskich. Zależy nam również na tym, żeby propagować ruch rowerowy w Polsce. Ta ustawa została wypracowana wspólnie z ekspertami, wspólnie ze środowiskami rowerzystów, takimi ikonami rowerowymi jak Marcin Chyła z Krakowa, czy też Cezary Grochowski z Wrocławia, wspólnie z organizacjami rowerowymi z całej Polski, miasta dla rowerów. Chciałabym powiedzieć, że przepisy te również poprawiamy, bo chcemy, aby były zgodne z konwencją wiedeńską, która została uchwalona w 1998 roku. To jest niezmiernie ważna sprawa, tak aby nasze polskie prawo było zgodne z prawem europejskim. Cóż jeszcze? Ważne jest, proszę Państwa, abyśmy wspólnie, na to też liczymy, że media pomogą nam w kampanii społecznej na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.
Zależy nam na tym też, aby powstawało więcej ścieżek czy też dróg rowerowych w Polsce, więc chcemy też zainteresować samorządy budową dróg rowerowych. Jest to niezmiernie ważne. Zależy nam na tym, żeby rowerzyści czuli się bezpiecznie na polskich drogach, szczególnie w dużych miastach, bo te przepisy prawa, które są zapisane w ustawie, tak naprawdę w szczególności odnoszą się do poruszania się rowerzysty po dużych, po miastach, po drogach gminnych i powiatowych. Dziękuję.